Pradolina Wrocławsko-Głogowska jest historyczną kolebką ponad 700-letniego Lubska. To niespełna 16-tysięczne miasto malowniczo położone nad rzeką Lubszą, w południowo-zachodnim pasie przygranicznym województwa lubuskiego. Turyści po przekroczeniu granicy w Olszynie, Gubinie, Gubinku czy Zasiekach mogą bez przeszkód w ciągu kilkunastu minut znaleźć się na terenie tej gościnnej ziemi. Obwarowane Lubsko, wtedy jeszcze jako Sommerfeld, czyli Słoneczne Pole, magdeburskie prawo miejskie otrzymało w 1283 roku z rąk margrabiego Miśni i Dolnych Łużyc Henryka Dostojnego. Ziemia ta również wydała swoich synów, którzy przynieśli jej wieczną chwałę. Urodził się w Lubsku bowiem wielki poeta renesansu Jan Rak, a w początkach XX stulecia mieszkał i uczęszczał do szkół późniejszy laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny profesor Gerhard Domak. Druga wojna światowa, szczególnie jej ostatnie miesiące, szczęśliwie ominęły najatrakcyjniejsze części miasta, dzięki czemu zachowało swój pierwotny, niepowtarzalny układ. Najstarszym zabytkiem sakralnym miasta jest fara miejska z XIII wieku, która była wielokrotnie na przełomie burzliwej historii Europy odbudowywana i restaurowana. Z dawnego wyposażenia zachowały się jednak resztki późnogotyckiej polichromii, renesansowy ołtarz, ambona, chrzcielnica oraz kamienne nagrobki z XV wieku. Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa został zbudowany około 100 lat temu w formach nawiązujących do architektury gotyckiej. Można tu odnaleźć ocalałe elementy krzyża pokutnego przeniesione ze wsi Strzegów. Charakterystycznym elementem Lubska jest bez wątpienia wieża bramy żarskiej, zwana też basztą pachołków miejskich. Ratusz, odbudowany pod koniec XVI stulecia przez włoskiego architekta Antonio Alberti, jest obecnie siedzibą władz miejskich. Nad wejściem można zauważyć kamienny kartusz z herbem miasta, a na piętrze zachowały się renesansowe kute z żelaza drzwi, zdobione malowanymi rozetami. Zamek usytuowany jest w północno-zachodniej części miasta. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1588 roku, kiedy to został nabyty przez rodzinę Kotwiczów. Obecnie mieści się tam Dom Pomocy Społecznej. Wspaniałym walorem turystycznym miasta jest zabudowa mieszkalna rynku i przyległych do niego ulic, czyli Starego Miasta. Elewacje tych kamienic, obecnie intensywnie remontowanych, posiadają liczne elementy architektoniczne, będące w oczach współczesnych mieszkańców i turystów istnymi dziełami sztuki ich twórców. Na obrzeżach miasta istnieją doskonałe warunki do rozwoju turystyki pieszej i rowerowej. Wędrówki po mieście urozmaicają zapewne zabytkowe obiekty. Architektoniczne perły można podziwiać także poza miastem. W miejscowości Osiek odnajdziemy ruiny dworu pochodzące z XV wieku. Wędrując lasem w okolicach wsi Raszyn, napotkamy krzyż pokutny, postawiony w miejscu zbrodni przez średniowiecznego zabójcę. Późnoklasycystyczny kościół z około 1830 roku odnajdziemy w miejscowości Lutol. Dłużek może się szczycić kościołem z XIV wieku oraz pałacem z XVIII wieku, z przyległym parkiem krajobrazowym. Tu właśnie urodziła się żona ostatniego cesarza Niemiec, Augustyna Wiktoria. XV-wieczna wieża mieszkalna zdobi wieś Górzyn. W Chociczu możemy podziwiać specyficzną architekturę kościoła z 1687 roku. Uroku Tucholi Żarskiej dodają kościół z 1597 roku
i pałac barokowy z XVIII wieku.